Z nami jest trener pierwszego zespołu MKS Krakowi, znaczy pierwszego, czy można nazwać pierwszego? Znaczy powiem tak, że no mieliśmy dwie drużyny, no to dwie drużyny, że tak powiem, ciężko powiedzieć. Dwie drużyny, MKS Krakowia Czerwona, pan Paweł Szwajdych. Panie trenerze, zacznijmy od tego, jak z perspektywy tych dwóch dni ocenia pan nie zespół czerwony, ale zespół biały. Może zacznijmy od tej drugiej drużyny. Powiem tak, jestem zadowolony naprawdę z białej drużyny pod względem waleczności i naprawdę zaangażowania w tym turnieju, bo naprawdę chłopaki dali z siebie 100% i widziałem to nawet po tym, że jak przegrali ostatni mecz, który decydował o trzecim miejscu, że byli trochę podłamani, więc na pewno jestem z tego zadowolony. Troszkę nam jest do poprawy gra całego zespołu, ale to będziemy sobie w dalszej części treningów poprawiać. No właśnie, niewiele zabrakło do trzeciego miejsca, a dwie drużyny Krakowi byłyby na podium, ponieważ pierwszy zespół, to znaczy MKS Krakowia Czerwona, zwyciężają w Lidze Mistrzów. Czy jakieś słabe strony tej drużyny pan dostrzega? Bo bardzo silnym punktem na pewno bramkarz. Na pewno tak. Bramkarz w paru sytuacjach pomógł nam i obronił naprawdę stuprocentowe sytuacje, ale tak jak ja mówię, my bronimy całą drużyną i atakujemy całą drużyną, więc na pewno gra obronna całego zespołu była bardzo dobra, więc dlatego to pokazało, że wygraliśmy ten turniej, bo tracąc tylko dwie bramki, no naprawdę szacunek dla chłopaków. Dokładnie, dwie bramki tylko i wyłącznie stracone. Czy ten poziom jednak zaskoczył pana? Spodziewał pan się czegoś więcej? To znaczy, czy spodziewał pan się, że no nie to, że stracicie więcej bramek, tylko czy po prostu drużyny będą silniejsze? Powiem tak, ciężkie na pewno było przejście. Nie wiedziałem, jak będzie wyglądało przejście z boisk trawiastych czy tam sztucznej murawy na halę. No, nie trenujemy na hali, więc tego się obawiałem. Wyglądało to bardzo fajnie i tak jak mówię, jedna i druga drużyna pokazały się naprawdę z bardzo dobrej strony i z tego się cieszę. Jak widać, przejście z boiska trawiastego na halę nie ma właściwie dla was żadnych przeszkód. Bardzo dziękujemy, jeszcze raz gratulacje i oczywiście do zobaczenia w kolejnych edycjach, bo rozumiem, że kolejne edycje są w planach. Tak, jak najbardziej. Dziękuję. Dziękujemy jeszcze raz.